Hej, gramy dalej w Broken Sword 4, Anioł Śmierci. I tak jak do tej pory głównie kierowaliśmy George'em, no to teraz przyszedł czas na Nico. Już wiemy, co się z nią stało, a w zasadzie co się z nią nie stało, mianowicie była jakaś seria z karabinu, Nico złapali, no ale okazuje się, że Nico wciąż żyje. Także umknęła śmierci, a teraz przekonamy się, jak to zrobiła. Jest lewa ręka, ale nie ma podnośnika. Mimo wszystko warto go zabrać. Czyli drugi przedmiot trafia do naszego ekwipunku, bo mamy też palm top. Brama ani drgnie. No to trzeba sobie z nią poradzić właśnie przy pomocy lewarka. I wchodzimy do środka. Tutaj będziemy mieć całkiem fajną muzykę i dobrze dopasowaną do miejsca, w którym się znaleźliśmy. Ale o tym się za chwilę przekonamy. Tymczasem dobrze by było się dostać tutaj, być może, ale jeszcze przejdziemy na drugą stronę muru. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Z tego miejsca jest widoczne. Tu znajduje się drabina, tak? Nie dam rady jej dosięgnąć. Ale Nico nie da rady jej dosięgnąć, więc musi skierować swoje kroki na drugą stronę i tam może po tym śmietniku jakoś się dostać. Wielki silos. Wygląda na to, że dawno temu mógł skrywać pociski rakietowe. A czy tutaj nie da rady wleźć? Zamknięte. No nie ma lekko. Nie ma lekko, trzeba kombinować. No i wróci za chwilę to, co lubimy najbardziej, czyli przesuwanie skrzyń. Ani drgnie. I widzimy, tutaj jest coś, co właśnie blokuje chyba kółka tego śmietnika. Ani drgnie. A to dlaczego? Odblokowany. A, teraz dopiero odblokowałem, w porządku. No. I teraz musimy tak przepchać te skrzynki, aby tutaj się dostać na piętro. I mamy muzykę, o której mówiłem. Klimatyczna i pasuje właśnie do... Pasuje do Arizony, pasuje do Phoenix, pasuje do tego miejsca po prostu. Także to, co podkreślałem, naprawdę muzycznie Broken Sword 4 stoi na wysokim poziomie. Myślę, że muzyka jest jednym z najmocniejszych punktów tej gry. No i mamy tutaj równouprawnienie, tak? Nie tylko George musi przepychać skrzynki, nie tylko George musi łazić po gzymsach, ale teraz i Nico tego doświadczy. Tylko że przypuszczam, że Nico ma trudniejsze zadanie. Dlaczego? Nie wiem, no nie chcę tutaj się mądrzyć. Trzeba by zapytać panie. Wiem, że kilka pań ogląda moje materiały. Jednak w ostatnim czasie, nad czym ubolewam, panie zdecydowanie rzadziej komentują. Ich komentarze pojawiają się raczej sporadycznie. Chodzi mi o to, że ja osobiście jestem trochę zdziwiony, że buty na tak wysokim obcasie zabrała w takie miejsce Nico. Czy w takich butach nie jest trudno poruszać się właśnie po takim terenie? Czy nie jest trudno łazić po gzymsach? Czy nie lepiej by było zabrać ze sobą jakieś wygodniejsze obuwie? Może się mylę, no nie chodzę sam w takim, nie chodzę w butach na obcasie, więc nie wiem. Ale wydaje mi się, że mogłoby być trochę niewygodne w takim miejscu. Okazały kamień. Ale to niech
panie ewentualnie wyprowadzą mnie z błędu. Widzimy tę drabinkę, ona jest wciąż naszym celem. No i trzeba było aż przeleść na sąsiedni budynek, żeby coś z tym zrobić. Oczywiście będziemy używać procy. Ta antena nam za nią posłuży. No i mamy kamienie. Mamy gruz. Spróbujmy wystrzelić. Ustawiliśmy na wprost. Myślę, że z tej animacji nic nie wynikało. Była bardzo niedokładna. Widzieliśmy, że gdzieś tam ten gruz spadł w okolice drabinki, no i ona nagle spadła. To myślę, że w tę blokadę musiał uderzyć, ale zupełnie nie było tego widać. No ale jak widać, celownik Niko jest bardzo dobrze ustawiony. Powinna startować w jakichś zawodach dla strzelców precyzyjnych. No. I teraz, skoro już drabinę ściągnęliśmy, no to będziemy chcieli za jej pomocą dostać się tam gdzieś na górę. No Niko protestuje, a to z lewej strony drabinki, a to z prawej się ustawia. No dopiero teraz poszła po rozum do głowy i mnie posłuchała. Nie przepchnę jej, te chrupiecie zawadzają. Możecie nie zauważyć, bo ta tekstura jest jakoś taka słaba, ale tutaj jest przepaść. Ciekawe, jak tu jest wysoko. Dość wysoko. Czas spadania, Niko obliczyła. A może popchnąć? I teraz rurą na drugą stronę, tak? Powtarzamy numer sprzed chwili. Ciekawe, jak tu jest wysoko. Wcale nie tak wysoko. No, to skoro nie tak wysoko, to złazimy. Biuro i coś w rodzaju rampy przeładunkowej. A nie mogła tak w ogóle spojrzeć w dół? Chyba by zobaczyła podłogę. Chyba, że się bała i wolała to dźwiękowo sprawdzić najpierw. Pozłacana plakietka z nazwiskiem. Ronald Maynard, główny inżynier. To ten świr, który udzielił wywiadu. Ciekawe, tak. Co się z nim stało. Pana już widzieliśmy i słyszeliśmy, jak się wypowiada. A tutaj? No, nie będę męczył nikogo, bo widzę, że próbuje chodzić w miejscu. O! Wreszcie jej się udało przeleść. I nic. Nawet komentarza. Źle. W środku wygląda jeszcze gorzej. O! A myślałem, że to on tutaj, a to chyba jego portret. Ronald Maynard. Ciekawe, co się z nim stało. Maynard z całą pewnością lubi broń i dziewczyny. Nie jestem przekonany, czy tak lubi te dziewczyny, skoro na głowie jednej przymocował strzelnicę, tarczę, do której pewnie strzelał. Także może ta sympatia być nieco przewrotna do dziewczyn. Gablota na broń palną. Tyle, że broni nie ma. No to znaczy, że mogła tutaj być i ktoś ją zabrał. Musimy być ostrożni. Nie znam hasła. Nie mamy hasła do komputera i jeszcze chyba już ostatni. Zamknięte. Ostatnie miejsce. Są zamknięte drzwi, a tu? Muszę poszukać jakiejś wskazówki odnośnie szyfru. Tak, musimy poszukać wskazówki. A jak znaleźć tę wskazówkę? Otóż
skorzystajmy z komputera, a żeby się zalogować, musimy złamać hasło, więc obejść zabezpieczenia. No i tym razem już widać różnicę, prawda? Bo są czerwone jakby obramowania na górze i na dole. Z prawej nie ma tych wyrazistych krawędzi, a to oznacza, że to jest takie dwustronne zwierciadło, więc też nam odbije, na przykład jeśli jeszcze z jednej strony byśmy poprowadzili promień, to on przejdzie na drugą stronę tego zwierciadła. No dobra, mamy kilka komputerów, mamy kilka różnych elementów, musimy się dostać tutaj. No i jak to zrobić? Myślę, że tutaj by można było odbić ten promień, albo inaczej. Ustawić ten element, dlatego że on nam i do tego komputera, i do tych komputerów, i do tych przekieruje promień, tak? I co teraz? I teraz poprowadzimy może tutaj gdzieś na prawo promień, tutaj. I tak, skoro to jest takie specjalne zwierciadło, no to możemy z tego wywnioskować, że jeszcze z jednej strony ten promień tutaj powinien wpadać. Tylko skąd? Może ustawmy to jakoś tak. O, i widzimy, on w tej chwili odbija też w dół. To zwierciadło odbija promień w dół. Teraz ze wszystkich czterech stron tutaj do niego promień wpada. No i mamy jeszcze dwa elementy ustawić i jeden komputer, przez który promień musi przeleść. Widzimy, tutaj się promienie krzyżują z prawej i z lewej strony, więc możemy je złączyć i przekierować do serwera. To się wydaje łatwe, kiedy zna się rozwiązanie, kiedy się już to wcześniej przetestowało, bo ja oczywiście przygotowywałem się do nagrywania odcinka, jak to zawsze czynię. Awaria dysku twardego, odczytywanie nieuszkodzonych plików. To jest, notatki Niko są krótkie, możemy je przeczytać, dlatego żeby spojrzeć na sytuację z perspektywy Niko. Dotychczas patrzyliśmy głównie z perspektywy Georgia, no to co się dzieje. Muszę oderwać się od Georgia, dostał obsesji na punkcie tej kobiety, która zrobiła z niego idiotę. Biedny George, będzie przez nią tylko cierpiał. Ona coś knuje. Nie wiem jeszcze co, ale założę się, że jak już się dowiem, to będę mieć świetny materiał na reportaż. Pustynia w Arizonie i zgliszcza bazy wojskowej. Jeśli tylko uda mi się dostać do wewnątrz, na pewno znajdę coś ciekawego. Kto wie, może nawet znajdę Annę Marię. Zostawiłam George'a w Rzymie i teraz ugania się za zakonnicami. Po długim i męczącym locie dotarłam w końcu do opuszczonej fabryki. Pliki ściągnięte z komputera sekretarki. One nas interesują, odzyskane e-maile. Tutaj może tkwić jakaś wskazówka. Wal od M. Dziś nie ma obiadu. Spoko, żartuję tylko. Stacy właśnie odebrał dostawę tego nowego czeskiego półautomatu, który zamawiałem. Dałabyś radę tam podskoczyć i je zabrać? A jak już tam będziesz, to weź kilkanaście pudeł z 9 mm, ok? Wal od M. Przypominam, że pod koniec każdego miesiąca chcę osobiście zobaczyć wszystkie potwierdzenia zakupu biletów lotniczych na firmę. Kolejna wiadomość. Czyje są te lody w zamrażalniku? Powiedz temu komuś, że jak jeszcze chwilę tam poleżą, to sam je zjem. Ile razy mam ci powtarzać? Zmieni kody. Nawet moja matka mogłaby złamać te kody, skarbie. Chociaż odwróć te daty. Widziałeś tę walkę? Niezła jazda. Spójrz na załączniki. Tylko się nie obrażaj, okej? Okay? Pamiętaj, że to jest Arizona. Tutaj kryje się jedna ważna informacja. Była mowa o kodach, tak? I informacja, że łatwo je złamać, chociaż odwróć te daty. Sugestia. I spójrzmy tutaj. To chyba zdjęcie ślubne sekretarki. Ktoś na was grał datę w rogu. 12.8.91. Więc 28 lat temu ktoś miał ślub. Jak myślicie, odwróciła te kody czy nie?
No, trzeba wierzyć w to, że jednak się przyłożyła, że odwróciła daty. Datę. Ten jest właściwy. Tak, zrobiła to. No i teraz czas się trochę nagimnastykować. Ładny skok. Oj, ten może być niebezpieczny. A, no, ale już jestem mało spostrzegawczy, że nie zauważyłem, że tutaj na dole może Niko przeskoczyć. Na dół. No a teraz musi trochę przeleść w lewo, żeby wylądować w bezpiecznym miejscu. Widzimy, tutaj jest stos pudeł. Do nich nie jest aż tak duża odległość jak do samej podłogi. Także myślę, że będzie bezpieczniejsze spadnięcie właśnie tutaj, na nie. Nic się Niko nie stało, ciągle jest sprawna. Ale ten upadek ją trochę oszołomił. Dlaczego? Będzie to widać. Au! Gdzie ja jestem? Jest tu kto? No po tym, czego Niko dokonała w tym odcinku, połaziła po gzymsach, powspinała się, poskakała, nie jestem w stanie uwierzyć, że coś, co by leżało na krawędzi, byłoby dla niej taką przeszkodą, że nie podniosłaby, tylko by spadła niżej. Wystarczyło stanąć trochę dalej i wyciągnąć dłoń. No ale nie, może te buty jej przeszkodziły jednak. Więc miałem rację z tymi butami. W porządku. Dostaliśmy się trochę przez przypadek gdzieś niżej. Pęknięta ściana chyba z tamtej strony, a tutaj? Strasznie tu jedzie rybą. Chyba ktoś niedawno gotował. No może, chyba że to rozkładająca się ryba sprzed na przykład miesiąca. A, proszę, jakiś hak. Czy aby na pewno Niko tego nie dosięgnie? No tutaj graficznie to jest źle przedstawione. Bo spójrzcie, no ta ręka dosięgnęłaby Niko. Jakoś nie mam co do tego wątpliwości, no ale... Ona wie lepiej. No proszę, weszła na stół i ile ma przewyższenia? Ze stołu na pewno dosięgnę. Guma do rzucia. Cudownie. Nienawidzę gumy. Także tutaj proporcje graficzne trochę, moim zdaniem, nie zostały przedstawione w idealny sposób. Natomiast tutaj mamy uczucie, jakby się ściana przesuwała. To jest pewnie jakieś urządzenie, które się przesuwa, tak. Mam przeczucie, że wypadałoby się rozejrzeć w tym korytarzu na dole. No to zapewne przeczucie cię nie myli. Jak wiemy, jest coś takiego jak kobieca intuicja. Ach, Niko! Brawo ty. A nie, stąd wyszliśmy, tak? Co za syf. I nie wydaje mi się, żeby to była wina eksplozji. Nie, to nie jest to pomieszczenie, z którego chyba wyszliśmy. Tam też była winda. Ale to nie było to. A może to? Nie wiem. Potrzebny jest klucz, którego ja nie mam. Są dwa takie tutaj podobne pomieszczenia. W obu jest dojście do windy, także mogą mi się mylić. Nie, to było to. Oj, Jezu, śmierdzi inaczej, ale równie parszywie. Strzelam, szatnia męska.
Cios poniżej pasa. Jest tam kto? No i co? Ktoś to zamknął? Czy same się zamknęły? Być może automatycznie po jakimś czasie się zamykają. A co tutaj jest? Nie mam karty. Nie mamy karty. Za to... Jest tu szafka. Coś w niej może być gołymi w środku. Gołymi rękami nie dam rady dobrze uchwycić. Nie wiem, dlaczego akurat Niko tę wybrała. Może z tej najbardziej intensywne zapachy dochodzą. No, ale taki jest fakt, że tylko ta jest miejscem interaktywnym. Szanowne drzwi, oto pan Marek Lewarek. Olej zabieramy. Olej zabraliśmy, no to możemy przystąpić do działania. Czyli znowu w dłoń naszą maszynę, naszą aparaturę i włamujemy się. No i tutaj trzeba pomyśleć, tak? Bo nie przez każdy z tych urządzeń, które przepuszcza tylko w jedną stronę, czyli to w lewo, to w prawo, to w prawo, to w lewo, ten promień musi przeleść. Także spokojnie, nie musimy kombinować, w jakiej kolejności zaliczać te miejsca. Tutaj puśćmy promień w dół. Tutaj on przechodzi w lewo, więc zróbmy tak, by od razu zaliczył wszystkie komputery, czy tam wszystkie te mini serwery, przez które musi promień przeleść. Nie znam się na hakowaniu, więc moja terminologia oczywiście będzie jak najbardziej amatorska. Zresztą jest od początku gry. No i tak, tutaj można to ustawiać w kilku różnych miejscach. Można tutaj te lustra, można trochę wyżej i tak samo będzie tu. Można przeleść tu albo nieco wyżej, w prawą stronę. To nie ma żadnego znaczenia. Przeleziemy tutaj i puścimy znów promień do tego zwierciadła z czerwonymi końcówkami. Oczywiście, nie wiem czy mówiłem, to zwierciadło z czerwonymi końcówkami jest nie do ruszenia. Ono musi się znajdować tutaj i musi być w takiej pozycji. Teraz w dół. Jakie to proste, jak wcześniej się przygotuje człowiek do nagrywania. Tak jest z przygodówkami. Na let's playu mogą się wydawać łatwe, ale kiedy człowiek sam w nie gra bez solucji, no to już tak lekko, łatwo i przyjemnie nie jest. Uzyskano dostęp alfa. Wszystkie drzwi, kod zielony. Możemy więc wyleźć stąd. Wszystkie drzwi kod zielony. Czyli i to przejście sobie odblokowaliśmy w tym momencie. Bardzo dobrze. Co to za przełącznik? Nie no, nie będziemy błądzić po omacku, po ciemku. Wystarczająco dużo kiedyś przeżyłem grając w grę Amnezja Mroczny Obłęd, gdzie obijałem się o ściany, brakowało mi ciągle paliwa do latarni, czy tam oliwy. No i był problem. Nic nie widziałem, więc teraz już wolę w grach łazić, kiedy jest jasno. Zamknięty na tradycyjny zamek, tego nie uda się złamać. A te drzwi też zamknięte, czy nie? Zamknięte. Tradycyjny zamek. No dobra. No te lokacje są całkiem klimatyczne, trochę podobne do korytarza we wspaniałej, fantastycznej przygodówce Ghost in the Shell, którą również mogliście na moim kanale obserwować. Zaczekaj! Drzwi są zamknięte. Niedobrze. Co mam zrobić, panie Spalacci? Ona ewidentnie nic nie wie. Po prostu załatwcie sprawę. Jeszcze raz mi wycelujesz w twarz, to wepchnę ci tego gnata głęboko w... Wybacz, paniusiu. To nic osobistego.
Nie ma jak AK-47. Najlepszy przyjaciel żołnierza. Już jestem zazdrosna. Kim byli ci faceci? Jeśli mam zgadywać, to obstawiam mafię. Tak myślałem. Chcą mnie zniszczyć, ale nie uda im się. Za sprytny dla nich jestem. Jestem Maynard. A pani? Jestem dziennikarką. Ach tak. Z Paryża. Widziałam pana w telewizji. Mówił pan o złocie. Był pan całkiem dobry. Nie, nie dobry. Ja nie jestem dobry. Ja jestem genialny. Nikt na świecie nie dokonał tego, co ja. Przynajmniej nikt od tysięcy lat. Jedno atomowe złoto. Ono istnieje. Wytworzyłem je tutaj. Musi być pan bardzo dumny. Dumny? Naturalnie, że jestem dumny. Faraonowie, wie pani, oni byli pierwsi. A po nich Mojżesz. On posiadł te tajemnice. Tworzył złoto, tak jak ja, na pustyni. To jest jak czary. Zabija, lecz zarazem ratuje życie. Zwalcza choroby, lecz ściera w proch. Nic dziwnego, że się obawiali, lecz nie ja. Ja poskromiłem tę siłę. Wie pani, to coś pięknego. Zaraz, nie przybyła tu pani po to, żeby je ukraść, prawda? Nie, przybyłam, bo chcę opowiedzieć pańską historię całemu światu. Proszę za mną. Mój własny projekt. Co pani sądzi? Niesamowite. Genialne. Wiem, złoto wędruje tutaj, maszyna skupia energię, a potem łup, bęc! Jednoatomowe złoto. I to mnóstwo. Wydajność była iście fantastyczna. Chcieli tyle, ile będę w stanie wytworzyć, więc wytworzyłem tyle, ile byli w stanie przewieźć. Ale kto? Moi klienci. Do czego im to było potrzebne? Do jakiejś broni. Potężnej broni. Wiem, że tym się właśnie zajmowali i nienawidzę ich. Nienawidzę ich. To straszne. Pewnie, że straszne. Nie poprosili mnie o pomoc. Czy to nie szaleństwo? To znaczy, ja przecież kocham broń. Jestem geniuszem broni. Broń to druga z moich pasji. Zaraz po złocie, tak? Nie, nie. Zaraz po dziewczynach. Dziewczyny, dziewczyny. Rety, ja wprost uwielbiam samo to słowo. Dziewczyny. A więc przydarzył się jakiś wypadek, zgadza się? Nie, ci drudzy tu przyszli. Wszystko wysadzili w powietrze. Szaleństwo, szaleństwo. Chce pani coś wiedzieć? Ja to jem. O tak, codziennie. Ochroniło mnie przed ich bombami. Miał pan szczęście? 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 Czy pani postradała zmysły? Chciałam powiedzieć pecha. A zatem, co przydarzyło się Annie Marii? Jest pani jej przyjaciółką? Nie, absolutnie. To nie jest moja przyjaciółka. Prawdę mówiąc, nienawidzę jej. To dobrze, ja też jej nienawidzę. To dziwka, kłamliwa dziwka. Zabrała mi wszystkie pieniądze, miliony dolarów. Ukryła je, pokażę pani. Są w środku. Muszą tam być moje pieniądze, ale nie potrafię go otworzyć. Wszystkiego już próbowałem. Gdyby tak... umieścić sejf w wirówce? Co? Przecież to byłoby... szaleństwo? Absolutne. A zadziałałoby? Naturalnie. To najlepszy z pomysłów, na jakie wpadłem. Bierzmy się do dzieła. Oczywiście, wpadłeś na ten pomysł, genialny wręcz. Swoją drogą, niezłe rzeczy tutaj z sejfami wyczyniamy. No i swoją drogą razy dwa. Fabuła. Nie ma w tym lekkości. Pierwszej, drugiej odsłony. Nie klei się to tak dobrze, jest trochę naciągane. Nie ma tego luzu lekkości, a może brakuje tej narracji, która była obecna w pierwszych odsłonach serii. No nie wiem, nie jestem przekonany tą historią. Dla mnie jest jednak naciągana. Pulpit działa, ale łańcuch zardzewiał na dobre. Oczywiście wiadomo, że fabuły żadnej z części Broken Sworda nie można brać w 100% na poważnie, no ale nie o to chodzi, po prostu. W pierwszych odsłonach fabułą się podążało. Przyjemnie się obserwowało każdą kolejną scenkę. Gra była na tyle intrygująca, na tyle ciekawa i na tyle błyskotliwa, no, że to było bardzo, bardzo fajne. I bardzo przyjemne przeżycie. Wylejemy na łańcuch nieco oleju.
Oczywiście teraz chcemy podnieść sejf. Teraz schodzimy, bo musimy przywiązać łańcuch do sejfu. Mamy hak, który znaleźliśmy w kuchni. Miejmy nadzieję, że hak to wytrzyma. No dobra. I teraz na górę. Jest już na rolkach. Teraz jest dobry moment, aby porozmawiać z Maynardem. Jest pan pewien, że to bezpieczne? Niech się pani nie obawia. W dobrych rękach to maleństwo jest w stanie odstrzelić łeb grzechotnikowi z odległości 800 metrów. A ja mam dobre ręce. Od razu czuję się bezpieczniejsza. Więc próbował już pan go otworzyć? Wystrzeliłem w niego kilka pocisków, ale nic z tego, nie chciał się otworzyć. Mógłby pan powtórzyć, co jest w środku? Dowód jej oszustwa. Zbijała fortunę na moim złocie. Wiem, że tak było. Sam pan odkrył ten proces? Tak, całkowicie sam. No, prawie. Anna Maria miała taki manuskrypt, starożytny, z Egiptu. Było w nim kilka podpowiedzi, ale mnie one nie były potrzebne. Może odrobinę. Skąd go miała? Kto to może wiedzieć? Nigdy nie mówiła. Pewnie ukradła. Niech mi pan powie coś o tej wirówce. Będę niczym Bóg pośród ludzi. Nikt inny nie jest w stanie wytworzyć jednoatomowego złota. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tym złocie. Wytwarzam złoto. I to nie jakieś tam zwyczajne złoto, o nie, jednoatomowe złoto. Twierdzili, że nie da się tego dokonać. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tym złocie. Zjadam je, wie pani. Człowiek staje się po nim niezwyciężony. Będzie żył wiecznie. Złoto, które się je może do obiadu, tak jak na przykład niektórzy piją lampkę wina, to mogliby sobie też kawałeczek złota dorzucić. Budowa tego miejsca musiała pochłonąć fortunę. Rzeczy samej. Miliony. Kto za to zapłacił? Tajne stowarzyszenie. Nie wolno wymawiać ich nazwy. Nie będę, obiecuję. Ale mnie może pan powiedzieć, kim oni są? Nie wiem, to tajne. Super. Widzieli moje badania, dali mi pieniądze, żebym mógł to wybudować. Wszystko w największej tajemnicy. Anna Maria była z nimi? Była ich figurantką. Figurantką z całkiem niezłą figurą. Nikt inny się z panem nigdy nie kontaktował? Raz, jakiś mężczyzna przez telefon. Zapomniałem nazwiska, a co tam, to już przeszłość. No niezły oryginał z tego Maynarda. Widać, że w głowie to chyba mu się klepki trochę poprzesuwały. Piąta zajęła miejsce siódmej, a szósta dwunastej na przykład. Proszę mi opowiedzieć o wybuchu. Byłem w ustronnym miejscu. Chce pani wiedzieć, co tam robiłem? Nie, w porządku. Szczegóły możemy sobie darować. I tak pani powiem. Byłem w trakcie mycia rąk. A więc to był wypadek? Niech się pani nie wygłupia, to był sabotaż. Ta zdzira Anna Maria jest mi dłużna pieniądze. Po co miałaby wysadzić fabrykę? Ubezpieczenia! Pani myśli, że po co? Był pan ubezpieczony? Tak właściwie to... nie. Jak to było z Anną Marią? Oszukała mnie! Wytworzyłem całe to złoto, a ona je zabrała! I nie zapłaciła panu? A jeśli nawet to, co to ma do rzeczy? Ono było moje! Nie ma pan choćby pomysłu, dla kogo mogła pracować? Jak ją dopadnę, to mnie popamięta. I dlatego właśnie mam to maleństwo. Aha, fajna spluwa. Moja, niech pani o tym nie zapomina! No, Nika już ci uratowała życie ta spluwa i Maynard. Dlatego trzeba mimo wszystko do niego podchodzić może nie tyle z sympatią, co z pewną dozą szacunku. No dobra, a teraz przejdziemy sobie tam
Tutaj generalnie... Jakiś przenośnik rolkowy. Służy zapewne do transportowania tych dużych wagonów. Można w ogóle nie zauważyć, że da radę tam przeleść, dlatego że to są wszystko miejsca interaktywne, w zasadzie jedno miejsce interaktywne. I tutaj jest bardzo niewielkie pole do przejścia, tak? I do kliknięcia. Pulpit jest nieczynny. Wypadałoby go chyba podpiąć. No to zróbmy to. Musiałabym je cały czas przytrzymywać, a niestety nie mogę się rozdwoić. Nienawidzę gumy do żucia. Ta guma wystarczy, żeby utrzymać przewód w jednym kawałku. No dobra. To spróbujmy teraz uruchomić maszynerię. Z elektryką chyba wszystko w porządku, ale pulpit wciąż nie chce działać. Maynard, to twoje maszyny. Może ty znajdziesz rozwiązanie. Połączyłam przewody, ale wciąż nie działa. Zaraz się nim zajmę. Gotowe! Jak nowy! No tak, to jest najlepsza metoda. Czasem pomaga przy komputerach, przy telewizorach, przy radioodbiornikach. Niemal wszędzie. I tym razem też zadziałało. No dobra, no to użyjmy tego, tej maszyny. Pulpit zadziałał, ale tylko częściowo. Mogę poruszać tylko wszystkimi wałkami jednocześnie. Okej, czyli wszystkie idą w prawo, w lewo, w górę bądź w dół. I ten safe ma gdzieś tutaj się znaleźć, tak? Więc co, jedziemy w lewo najpierw, żeby te dwa stykały się ze sobą. Jak dojdzie do krawędzi, no to oczywiście poruszymy w lewo i dalej już nie pójdzie. Zostaje na swoim miejscu. Okej. To może teraz... Zastanawiam się, gdzie by to pokierować. W górę. Spróbujmy. Teraz to w prawo. Żeby cały czas stały te dwa obok siebie. I teraz pokierujemy je w lewo. Ten z kolei dojdzie do krawędzi. Jeszcze raz w lewo. I teraz wszystkie postaramy się cofnąć, żeby sobie utorować drogę. Zobaczymy, czy takie podejście zadziała. Nie, no teraz wystarczy w lewo, z tego co widzę. I do przodu. Okej. No nie jest to trudna zagadka. Może po tych ostatnich włamaniach na serwer to jest taki nie tyle powiew świeżości, co odrobina oddechu. Przynajmniej nie jest to czasówka. Bo powiem wam, że te kolejne próby włamania na serwer to też zdaje się są czasówki, bo podczas przygotowania do nagrywania raz mi się rozłączyło i miałem komunikat, że próba włamania nieudana, czyli zapewne przekroczyłem czas potrzebny na włamanie na serwer. Sama nie dam rady go przesunąć. No pomóż, chłopie. Byłby pan łaskaw mi pomóc? Potrzebny pani silny mężczyzna, co? Owszem, ale pan też się nada. Hola, hola, młoda damo, co za bezczelność. W tym pomieszczeniu znajduje się jedna osoba z AK-47 i nie jest nią pani. Ale to był dobry tekst. Nie da rady. W środku jest mechanizm zabezpieczający. Nie jest przewidziana na tak duże przedmioty. Może pan jakoś ominąć to zabezpieczenie? Można je wyłączyć przyciskiem, który znajduje się wewnątrz wirówki. Ach. Chwila. Jeśli pani będzie sterowała stąd, to ja przytrzymam ten przycisk, a potem wyskoczę w ostatniej chwili. To brzmi dość ryzykownie.
To brzmi świetnie. Na pewno jest pan bezpieczny? Bezpieczny? A po co komu bezpieczeństwo? O właśnie, po co? Ciekawe, co się z nim stało. Dobra. No to ruszamy. Momencik! Nie mogę się wydostać! No, to jakżeś ty to sobie zaplanował? Nie umiem tego zatrzymać! Chłopie, co żeś ty wymyślił? Tyle po tobie zostało. No powiedział, że w ostatniej chwili wyskoczy, ale przecież nawet zanim Niko ten przycisk nacisnęła, to było zamknięte. Którędy on chciał wyskoczyć? Nie widział, że jest od razu? Są drzwi zamknięte. O co chodzi? Jak on to sobie zaplanował, bo chyba miał jakiś plan, nie? Nie rozumiem. Zabiorę je. Żeby to się zamknęło w trakcie, to tak. Wyciąg skąta i rysunek techniczny. Według tego wyciągu fabryka otrzymała pokaźną sumę pieniędzy. Od święty Michał, konto numer 3. Bardzo ciekawe. Co to za hałas? To chyba jakaś wielka maszyna, szefie. Tyle to i ja wiem, kretynie. Ale do czego służy? Nie wiem, szefie. Znajdź dziewczynę, ale uważaj. Ten świr musi się gdzieś tu kręcić. Vito, stań w korytarzu. Nie pozwól im wsiąść do windy. Robi się, szefie. Są w głównym korytarzu. Pora się stąd zmywać. No dobra. Niestety znowu jesteśmy zagrożeni. Tutaj są gdzieś te schody, tam chyba, którymi nie możemy pod żadnym pozorem wejść. Bo nas dopadną i zginiemy. Ale zabraliśmy klucze, tak? Maynardowi. Świętej pamięci. Szkoda chłopa, bo mimo wszystko chyba tylko dzięki niemu Niko jeszcze żyje. Jego odkrycie pewnie nie wpłynęło dobrze na świat, na losy ludzkości. Ale mimo wszystko szkoda chłopa, no. Tak po ludzku. Tutaj jakiś sabotaż na wypadek, gdyby ktoś za tymi drzwiami był i stąd wylazł. Dobrze by było przygotować. Zgaśmy światło. Rozlejmy tutaj olej silnikowy. Wylejemy olej na około blokady. Dobra, już jest ślisko. I otwórzmy drzwi. O, strażnik pilnuje windy. Szefie, to pan? Zostań przy windzie, Vito. Robi się, szefie. No i oczywiście, tutaj te upadki, te poślizgnięcia są na tyle poważne, że od razu ludzie tracą przytomność w tej grze. Mam nadzieję, że nic gorszego im się nie przytrafia. No tutaj nie, bo
Gdybym ja na przykład poszedł teraz na górę, to on by wołał pomocy szefie. Szefie, na pomoc! Teraz. Szefie, na pomoc. I co? Czyli jest przytomny i ciągle się nie może zwlec, tylko leży nieruchomo, no. Bądźmy poważni. Zamknięte. Tradycyjny zamek. Czyli jest przytomny, ale... Co sobie uszkodził? Nogę złamał? Nie rozumiem. A nie tak. Okej. Okay. Teraz zamknijmy drzwiami. Drzwiami. Kluczem. Zamknięte. Drzwi. Pora się stąd zmywać. Lepiej, żebyś nie zostawił klucza w windzie, Vito. Szefie, taki głupi to ja nie jestem. Jesteś taki głupi, że nawet nie wiesz jak bardzo. Mało brakowało. No dobra. I teraz już prosta droga do wyjścia. Kolejne drzwi. I żegnaj, Arizono. Cholera jasna! Owszem, wszystko skrzanione! O czym ty gadasz? Szef nie jest zbyt szczęśliwy, panie Kikut. Jaki znowu szef? To ja jestem szefem. Pan Spalacci twierdzi co innego. Chcę osobiście z panem pomówić. Już go daję do telefonu, panie Spalacci. To ten, u którego kupowaliśmy wędliny? Od razu tu przyleciała. Salami? Czyli zakon świętego Michała sfinansował całą operację w Phoenix? Tak, a Anna Maria jej przewodziła. Co się stało ze złotem? Maynard nie miał pojęcia. Sądzisz, że ona ma? Miała. Pamiętasz? Chciała, żebyś pomógł jej odnaleźć zaginiony skarb. Skarb. Dokładnie. Ale jaki skarb? Eliksir życia? Jakiś lek na każdą chorobę? A może broń? Nie. Nie, Maynard był szalony. Chyba mu nie wierzysz. Dlaczego miałby kłamać? Przecież Anna Maria nie mogła być zamieszana w... Maynard wyparował ten proszek. Złoto to paliwo, George. Paliwo do broni. Uwierz mi. No, przygotowałem pyszną herbatę. Musimy wrócić i zbadać klasztor. Ojej, a co się stało? Pozwólcie mi iść ze sobą. Przykro mi, ale chcemy się tym zająć sami. Przecież dam sobie radę. To może być niebezpieczne. Musi tu ksiądz zostać w razie, gdyby coś poszło nie tak. Zawsze omija mnie prawdziwa zabawa. Nie jesteśmy tu dla zabawy. Dalej, Niko. Ruszajmy. Ani żywej duszy. Idealne warunki, żeby się zakraść do środka. A przed nami nasz stary znajomy Archie, ale z nim porozmawiamy i spróbujemy się przy okazji dostać do środka w kolejnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Podzielcie się wrażeniami z Arizony i w ogóle dajcie znać, jak wam się gra podoba. Czy też jesteście tak... Czy też macie takie jednak mieszane odczucia związane z nią? Czy też bylibyście tak narzekliwi jak ja? Czy może nie? Czy może wam się podoba? Dobra, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.